Słuchajcie, SIBO i IMO diagnozujemy testem wodorowo-metanowym. Czasem jest sens wykonać tylko test wodorowy, ale no staramy się wykonywać oba gazy, zwłaszcza jeśli nie jest tak, że doświadczamy tylko wyniszczających silnych biegunek, tak? A są też inne objawy. Wtedy warto zrobić test wodorowo-metanowy. I jak pewnie zauważyliście, brakuje tu siarkowodoru. No niestety, nie możemy na razie siarkowodoru zbadać w Polsce, ale dobra informacja jest taka, że komercyjnie da radę wykonać ten test w USA, zatem do nas również niedługo przybędzie. Do takiego testu, słuchajcie, trzeba się odpowiednio przygotować. Należy zastosować dietę, która jest pozbawiona takich fermentujących produktów, na jeden dzień przed testem, jeżeli mamy biegunki, dwa dni przed testem, jeżeli mamy zaparcia. I należy też odczekać pewien czas od zabiegów typu kolonoskopia, od antybiotykoterapii również. Zaleca się też odstawienie suplementów i niektórych leków. Jednak też no, ważne jest, warto to po prostu wiedzieć o tym, pamiętać, że nigdy nie odstawiamy leków sami. Robimy to zawsze po konsultacji z lekarzem. Na sam test przychodzimy na czczo i przynosimy swoją szczoteczkę do zębów, bo tuż przed testem trzeba umyć zęby. I tego dnia nie możemy rano zapalić papierosa, nie możemy też użyć kleju do protez. I taki test rozpoczyna się próbą biologiczną, czyli po prostu dmuchamy do tego urządzenia, które dostaniemy, czy też do balonika, bo to zależy. Możemy dostać gastrolizer i wtedy jest urządzenie, albo możemy dostać właśnie taki balonik i wtedy dmuchamy do balonika. Następnie wypijamy roztwór laktulozy i dmuchamy dalej w 15-20-minutowych odstępach przez 3 godziny. To jest ważne, nie skracamy testu, tylko 3 godziny. Niekiedy warto też powtórzyć ten test z glukozą, ale taką podstawą jest laktuloza. Na SIBO będzie wskazywać nam podniesiony poziom wodoru między 90 a 120 minutą, a na przerost metanogenów z kolei, jeżeli będziemy mieć podniesiony metan w dowolnej minucie tego testu. Tak, czyli może być i wielicie, jakby pod koniec tego testu, i na początku tego testu podniesiony, tak czy inaczej ma to znaczenie. Warto jednak pamiętać, słuchajcie, w tych testach, że to są ogólne wytyczne. To są ogólne wytyczne, bo w SIBO i IMO interpretacja testu w bardzo dużym stopniu zależy od całokształtu sytuacji, od historii choroby, samopoczucia danej osoby, od tego, co już zrobiła, jak się dokładnie przygotowała na test, więc też jakby otrzymujecie wynik takiego testu z komentarzem osoby interpretującej, ale pamiętajcie, że ostateczna interpretacja należy do po prostu osoby, która Was prowadzi.